Siemanko, hej, cześć czołem, kluski z rosołem, buraki i ptaki lecą do sraki. Tak, to nie miało najmniejszego sensu, ale witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warhammer Old World Conflict. I jesteśmy jak zwykle w grze Warcraft 3 The Frozen Throne. I mamy do czynienia teraz z wojskami Slaanesha, boga rozpusty, boga rozkoszy i przyjemności cielesnych. Niejednokrotnie bardzo, bardzo krwawych, ale cóż, to jest jakiś rodzaj przyjemności dla masochistów i sadystów. Dlatego też jednostki Slaanesha, które wcześniej były zwykłymi bestigorami, ruszyły w kierunku Kislewa i zobaczmy, jak to się wszystko zakończy, bo one teraz na naprawdę ciężkim spidzie, po naprawdę srogich dragach, ruszyły w kierunku kislewskiej bazy w Castle von Rocken i zaraz ruszą na Palace of Tsars, na pałac cesarzy, pałac carów. Mamy tutaj masę jednostek. Khazrak ruszył w kierunku bazy, będzie chciał ich wylurować, ale tutaj no, prawie jedna jednostka padła. Mogła być to drobna strata, niewielka, znacząca, ale zawsze będzie łatwiej zabić tę jednostkę. Tutaj jednostki centaurów, centigorów szykują się do walki. No, ale Holy Horse Archer jest bardzo potężną jednostką. Jest to szybka jednostka, pozwalająca sobie na ostrzał z odległości i szybką ucieczkę. Dlatego też nie ma sensu doprowadzać do walki w zwarciu. Tutaj widzę, że w założeniach jednostek Slaanesha jest to, żeby odciąć jednostki od zasobów. Ale to jest bardzo piękna sytuacja, bo teraz zostali trochę zmuszeni do rozdzielenia się. Jednostki Bestigorów ruszyły do walki. Winter Lancer zostaje zaraz zabity. Jedne z mocniejszych jednostek tutaj Imperius Borysa Ursusa. To jest bodajże jeden z wojowników. Bo mamy Boga. Człowieka, który stał się bogiem Sigmara. No i mamy jednostki Ulryka. Jestem ciekaw, czy on też będzie zmieniał się właśnie w tego w to magiczną jednostkę Ulrykanina, który jest takim, powiedzmy, wilkołakiem. Ale chyba nie. Jak widzimy, dali sobie Kislewici radę. Jednostki Slaanesha musiały ukryć się w lesie. Mają swoją niewidzialność, no nie są widoczni, więc mogą sobie cokolwiek tutaj porobić. Ale z góry ruszyły wojska chaosu! To jest dobra okazja, żeby jednostki Slaanesha ruszyły z pomocą. O ile to nie są wrogowie, a niestety są to wrogowie. I teraz wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Czy mój panie Dark Elfsy ruszyły z góry? To jest naprawdę wielkie oblężenie, to jest nie tyle nawet oblężenie, to jest totalna masakra, śmierć po żogach w Kislewie się szerzy, jednostki Kislewitów upadają. Niestety wojska przychodzące z północy, z pustkowi chaosu będą musiały pokazać swoją wyższość, pokazać swoją potęgę i zniszczyć całkowicie Imperium Kislewskie, które posiada już tylko 4 punkty kontrolne i w tym momencie, tracąc swój pałac, przegrywają i mogą pożegnać się z grą. Jedyne co już mogą robić, to przyglądać się temu, co się tutaj działo. Niestety, to nie ma najmniejszego sensu. Podziwiam nekromancerów zsylwowani. Oni tutaj stoją, nic nie robią. Mają te 6 punktów kontrolnych, ale co im to daje? Największym zagrożeniem póki co są właśnie jednostki Slaanesha, jednostki Nocnych Goblinów, razem z leśnymi elfami. Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Ktoś kogoś atakuje. To jest na północy, czy bardziej na południu? Nie! To jest na południu. Jednostki krasnoludów zostają atakowane. Ua! Zobaczymy tutaj piękną walkę Kingdom of Nehekara, które zmierzają w kierunku gór krańca świata. Char of Kislev. Boris Ursus umiera. No ale wiesz, ich już nie ma. Więc to nawet nie ma o czym mówić. A to jest trochę nudna walka. Nie, dobra. Idziemy chyba dalej, co? Tak jak wspominałem, no dobra, możemy zostać przy tym, jak oni się tutaj mucą, lekko, bo lekko, ale jednak chyba, że tutaj coś się dzieje. Tak, tutaj jednostki Nagarota atakują bazę Slaanesha. Są w tej grze wasale?
Lol, chyba nie. No, no chyba raczej bardzo nie. Co się dzieje na południu? Vestigory są atakowane przez Skaveny. Bardzo dobrze. Altair pokazuje, że trzeba wykorzystywać każdą drobną nieuwagę. Ale tutaj jest atak zbyt wielu stron tutaj jednostki. Nie dość, że Slaanesha, to jeszcze spod południa taki Wood Elfsów. Wildriders of Cornus ze swoją siłą atakują, ruszają na jednostki Skavenów. A niestety one są w sprzymierzu z jednostkami Slaanesha. Więc Skaveni tu już tylko upadają, tylko umierają i nic więcej zrobić nie mogą. Durtura tutaj nie ma, pewnie żałuje mocno, bo tyle expa stracić to mógł tylko w tamtym momencie. Razorgore, o patrzcie. Jak to ładnie tutaj wszystko. Vestigory, pięknie, tak, to są ładnie przedstawione. A co to jest? Slaanesh Shaman. No, szamani Slaanesha są przedstawieni jako murloki. To jest bardzo ciekawe, bo nie myślałem, że to będzie właśnie w ten sposób przedstawione. Ogólnie całkiem podoba mi się ta rozgrywka. Szkoda naprawdę mi, że nie ma krasnoludów, bo krasnoludy to jest nacja, którą uwielbiam, bez względu na to, jaka byłaby to gra. No, ale cóż, jest jak jest. Co się tutaj dzieje? O kurczę, Nagaroth zaatakował kolejne bazy Slaanesha. Widzimy, że no tutaj już te punkciki bardzo mocno się zmieniają. Widzimy, że Nagaroth nie szedł w ilość, lecz szedł w jakość. Tutaj mają bardzo dużą ilość mocnych, silnych jednostek, które bez problemu radzą sobie z przejmowaniem, zaatakowaniem i walką na tych terenach. Melchior's Tower. Ciekawe, czy do niego pójdą. To jakiś. O, Fral. Halo. Skavenowi niszczyć? Co Skavenowi niszczyć? Wyprawie. Moi drodzy, wyprawie nie robicie im żadnych obrażeń. Właśnie ci Skaven Slaves są naprawdę bardzo słabą jednostką, która no, jest stratą pieniążków. Powiedzmy sobie szczerze, to są same straty. Nie ma tu żadnego zysku. O! Skaven został zamieniony w człowieka. Co za porażka! No i jak sobie poradzić z Storm Vermin? Przez chwilę sobie radzi. Ale już mu nie idzie. Może dlatego, że tu mają małe upgrade'y. Chociaż nie, 2 na 2 to nie jest całkiem mały upgrade. Chociaż jednostki Slaanesha mają tutaj znacznie wyższe upgrade'y, bo 3 na 3. O, przepanie, panie, co tu się dzieje? Uuuu, jednostki elfów będą walczyć z goblinami. To może być bardzo ciekawa batalia, tym bardziej, że elf musi zacząć sobie podsyłać jednostki. Ma to możliwość, że może atakować na odległość. A tutaj z sprzymierzeńcem razem z Kingdom of Nehekar trzymają się gobliny. Chyba atak na Karak. Karak spali na panewce i będą musieli sobie troszeczkę poczekać. Ale ich spowolniło. Masakra. Dobra, przybywacze oczyszczać te krainy. Jednostki tutaj są. Driady, które są entami. Wygląda śmiesznie. Ja bym driady zrobił normalnymi driadami, przynajmniej to się jakoś kojarzyło. Cieszę się, że one mówią męskim głosem, to jest naprawdę śmieszne. Przebyłem oczyścić te krainy. O! To jest śmieszne, bo dolne tereny nie mają zbytnich konfliktów. To jest fajne, śmieszne i chujowe zarazem, bo oni nie muszą się o nic martwić, zwłaszcza jak pójdą sobie w sojusz, tylko idą sobie na Imperium, atakują wszystko, co się tutaj znajduje i no, nie przejmują się zbytnio tym. O kurcze! Wildriderzy to jest naprawdę potężna jednostka i chwila dla nich i mogą wszystko porozbijać tutaj. Ale chwila nieuwagi, może to się dla nich bardzo, bardzo, ale to bardzo źle skończyć. Muszą lurować. Te jednostki nie są zbyt szybkie, ale zostaną.
wydawało mi się, że one nie są zbyt szybkie przecież. Chyba, że jest coś takiego jak poganianie czy coś, które jest wykorzystywane, albo w momencie, kiedy jest blisko przeciwnik, to one zaczynają szybciej biegać. Nie wiem. Co się dzieje tutaj? Masakra, wylew jednostek chaosu przez lasy Darkwaldu. To jest naprawdę dużo, dużo za dużo dla tych jednostek znajdujących się tutaj. Na szczęście to jest tylko Beastler, który zaraz zostanie zdobyty, zniszczony i przejęty. I nikt się nie będzie przejmował. Uuu, panie. Wy się... jak wy się nazywacie? Tutaj mamy... okej, okay, mamy Nagarosha i teraz jednostki chaosu zmieniły się na wojowników Korna. Mamy wojowników Slaanesha, mamy wojowników Korna. To jest fajne, bo jednak jest to nawiązanie, o którym mówiłem, gdzie ewidentnie widać, że mogłem się mylić. Ale kto wtedy przechodzi w wojowników Nurgla? Czyżby gobliny? A może Darkelf Nagarosh? Nagaroth. To będzie ciekawe, bo ja bym chciał zobaczyć, kto wejdzie w Nurgla i kto wejdzie w jednostki Tsinch'a. Ciekawe, czy tutaj... Wow, bohater padł. Ejku, Skaven'i umierają. Już tylko 8 jednostek, panie. Altair, ty umierasz. No, Maslingersi będą chyba o wiele przydatniejsi w tej walce. Więcej obrażeń. Potrzeba więcej obrażeń. Uła. Tutaj widzimy na razie zbliżające się potęgi Slaanesha, goblinów, elfów leśnych i może jakieś przymierzone jednostki Korna i Nagarotha. To może mieć jakieś przejście albo zmianę w rozgrywce. Co się dzieje tu na południu? A w końcu Al-Haik został zajęty przez wysokie elfy. Ciekawe, czy Teklis jeszcze żyje. Teklis tak, żyje, trzyma się całkiem dobrze. Ma poziom 4. A jak tam nasz Ent na poziomie już 5? Bardzo dobrze się trzyma. Jestem ciekaw jeszcze, jak tam idzie bohaterem Korna. Arbal the Undefeated. Oj, Karakadin zostało zajęte. Zabójcy troli tutaj. O kurczę, to są jacyś rajdersi śmieszni. Dziwna jednostka. No ale cóż, krasnoludy poumierały, padły w boju. Bardzo szkoda, bo bardzo lubiłem tę jednostkę. Jak sobie poradzą krasnoludy? Kurczę, patrzcie, one nawet są silne jednostki. Dużo pancerza, dużo obrażeń, ale chyba jakieś wolne są. Są powolniutkie. Twój budynek jest gotowy. Dwarfhammerer. Młotodzierżcy. Dwarf Quarrels. Kosznicy. Też fajnie. Znaczy, no, szkoda, że jest tak mało skinów przedstawiających właśnie te jednostki. Von Karsten Vampire Counts. Ooh. Panie, no tutaj już się zrobiło naprawdę srogo. Necromancer się zmienił, ale to mu chyba niewiele daje. No, znaczy, to jest w sumie taki zdechlak, który jest podtrzymywany przez swoich sojuszników. No, na szczęście, ma szczęście, że wojownicy Korna do niego nie przyszli, ani tutaj wojownicy Nagasha, chociaż są bardzo, bardzo blisko. Jego przyjacielem są prawdopodobnie... A nie wiem już, kto jest jego przyjacielem. To jest dziwne. Bo tutaj chyba nie ma żadnych przyjaciół. No nie. Nie widzę żadnych sojuszników. Wszystko to jest zaznaczone na czerwono. Tutaj dochodzi właśnie do walk między jednostkami Slaanesha, a już zbliżającymi się do Skaven Blight jednostkami. Ojejku, przepraszam, chciałbym powiedzieć, zbliżają się jednostki Slaanesha do Skaven Blight Stolicy Skavenów, które są zajęte walką na innym froncie. Tutaj próbują zdobywać jakieś punkty kontrolne, ale to się zaraz może okazać zbyt niebezpieczne, bo tutaj w plecy od dupy strony zaraz przyjdą zmasowane jednostki z Bestii Gorów Slaanesha. I to się może okazać zbyt niebezpieczne dla naszych niewolników skaveńskich. Ło, przyszedł srogi buźnik. Kilka jednostek clan liderów oraz Skaven Standard Bearer, trzymające sztandary.
A tu pierwsze ataki lecą. Kurde, bardzo duży zasięg mają te jednostki z szamanów Slaanesha. Właśnie, właśnie, że trampnął jakąś butelkę po piwie wczoraj, bo tutaj jest zła libacja. Taka impreza, że mucha nie siada. No i jest walka. Tutaj jednostki Slaanesha bez wątpienia wygrają to. Słyszymy, jak upadają kolejne jednostki Skavenów. To jest chwila, zanim one wszystkie upadną. Obrona z bazy też niewiele da, to jest tylko od 6 do 40 obrażeń. To może coś tam pomóc, ale to nie są jakieś mega wielkie obrażenia. Jedyne co jest dobre, to to, że to atakuje na kilka jednostek naraz, no nawet z 10. Ale niestety atak jest z dwóch stron i teraz już nic tutaj jednostki skavenskie nie zrobią. Mają tylko 5 punktów kontrolnych, mają tylko 5 miast, a to jest stanowczo za mało przeciwko 29, a za chwilę 30 budynkom, miastom, punktom kontrolnym, które posiada ze sobą wojsko Slaanesha. Co to się dzieje, panie? Bardzo będzie mi przykro, Altair, że musisz właśnie zaliczyć się do grona Gon. Czy jeszcze nie? W sumie stolica ci padła. Nie wiem, czy ty jeszcze sobie tutaj posiedzisz, czy nie. Nie masz bohatera, wojsk praktycznie już też. No, bardzo, bardzo kiepsko to widzę. No i Gon. Oj, to się stało. Kingdoms of Nehekara. Co wy tutaj robicie? Walczycie z leśnymi elfami? To jest piękna walka. Dobrze, że teraz na nią wpadłem i nie stwierdziłem, że chcę robić coś innego. Tutaj jest walka na dwie strony. Z północnej części przechodzące przez rzekę gobliny flankują elfy, a na moście szerzy się niezwykła batalia. Tutaj bym dosłał jakieś jednostki strzeleckie. Ja bym przesunął te jednostki tutaj strzelające w tę stronę. Tutaj podesłał kilka jednostek walczących wręcz, ale tutaj ewidentnie dają sobie nasze elfy radę. Elfy pokonały jednostki na rzece, teraz mogą iść wesprzeć walczące jednostki na moście. Jeżeli tego nie zrobią, potencjał ich walki naprawdę upadnie. A to jest śmieszne, bo to latające coś, Spider Swarm, wygląda jak atak tych nerubian, ale to jest jednostka, to jest bardzo śmieszne. No i ruszyły jednostki Necropolis Knight tutaj w kierunku elfów. Jeżeli dojdą do łuczników, będą miały całkiem łatwy punkt ataku. Czy uda im się otoczyć? Czy Durfur będzie miał jakąś pomoc dla swoich jednostek? Potrzebne są wojska walczące wręcz na północy, inaczej będzie to zbyt dużo dla naszego elfa. Czy on posiada w tym momencie jakichś sojuszników? Chyba nie. Czy on posiada sojuszników ze strony Sylwanii? Chyba nie. Ewentualnie Slaanesh. Czy Slaanesh mu pomoże? Slaanesh biegnie na pomoc! Biegnie na pomoc swojemu przyjacielowi, swojemu współlokatorowi, swojemu współplemieńcowi. Zaraz pomoże. I to będzie bardzo duży gwóźdź do trumny w walce między Kingdom of Nehekar i Nagaroth. Bo w tym momencie, jak dojdą jednostki Slaanesha, to będzie znaczny boost do walki, będzie więcej obrony, będzie szansa na wygranie tego wszystkiego. Walka na dystans przez jednostki łucznicze będzie miała jakikolwiek sens w walce na odległość, a nie w zwarciu. Właśnie w tym momencie, kiedy dobiegają kolejne jednostki, minotaury, cała walka zmieniać będzie oblicze. Tutaj Durtur musi zacząć się wycofywać, bo zaraz upadnie, a jak upadnie, to już będzie naprawdę srogo, będzie bardzo, bardzo słabo. Durtur musi się wycofać, musi się wycofać, jednak jego jednostki go blokują. Durtur, cofaj, cofaj, przyjaciel. Masz tylko 230 życia, zaraz umrzesz. No i to jest raczej ten moment, w którym Durtur umiera. Nie zdoła go wycofać, jest za późno, jest stanowczo za późno. Ma 20 HP, 10, 4, padł. Durtur nie żyje i już nie wróci. A może wróci? Nie wiem. Wiemy jedno. Jednostki Slaanesha wraz z Khazarem Jednookim dają mocno popalić jednostkom goblińskim, a w zasadzie może nawet nie tyle goblińskim, co jednostkom Królestwa Nehekarów wraz z jednostkami Nagarofa. Chyba Nagarofa, bo nie byłem w sumie pewien. Ja może pomilczę i przyjrzyjmy się tej całej walce. Na północy jednostki. No tak, to są jednak jednostki goblińskie, bardzo przepraszam, mój błąd. Nagaroth jest wraz z Kornem. I widzimy tutaj piękny pas jednostek wsparcia ze strony Slaanesha. No, może się okazać.
Bardzo, ale to bardzo ciekawa walka. Przeraża mnie fakt, że te jednostki są tak wolne. Korn, mogę zostać wasalem? Tak, jasne. Spoko. Gościu, który gra wampirami, naprawdę mnie rozbraja, bo on się trzyma, cały czas tam sobie żyje, ale mi ucho słodzi. No i przeżywa, daje sobie radę. Zastanawiam, co się teraz stało, że te jednostki się wycofały. Czyżby elfy same w sobie chciały wygrać tę walkę? Czy one będą próbować z całych sił? Matko Boska, co ten gość zrobił? On se to wskoczył i umarł. Kretin! Bez sensu. O! Jaskiniowe trolle. Bohatyr. Skarsnik. To jest jakiś goblin. Ja mogę zostać wasalem, bo i tak już przegrałem. Co ja nie rozumiem? O, a jednak można wskrzeszać swoich bohaterów, tylko gdzie? Ło, w bazie pierwotnej, bardzo, bardzo daleko. W Blade Fortress, poziom 5. Zostaliśmy zaatakowani. Osobiście chyba będzie w najbliższym czasie nagrana moja rozgrywka z tej gry, bo wydaje mi się to ona bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj Korn. Co? Kto z kim walczy, bo nie rozumiem. A von Karnstein atakuje kogo? Z kim wy się bijecie? O matko, ale oni zapierdalają. Schufbar. O, wojska Slaanesha ruszyły w kierunku miasta Karsteinów, ale nie byli przygotowani na to, co tutaj zastali, bo jednostki Naggarotha stały bardzo blisko. Ale potężne uderzenie ze strony bohatera Khazara Jednookiego pokazało, że nie ma tutaj z nim do zadzierania. On sobie bez problemu poradził z masną ilością jednostek, które tu się znajdowały. Widzieliście, jeden atak, a wszystko tutaj padło. Gdyby lepiej skoncentrował to uderzenie, mogłoby się zakończyć zupełnie inaczej i to wszystko, co tutaj się znajduje, żarłoby piach. Musi on bardzo mocno uważać, bo tutaj na północy, przy Karsteinach, jest znaczna ilość jednostek, ale tu też na południu jednostki goblinów i Nefekara atakują jednostki leśnych elfów. I jeżeli znowu Durtu umrze, to będzie naprawdę spory cios dla jednostek elfich. Mimo iż mają 22 miasta, 22 punkty kontrolne, to jednak może być ból spowodowany brakiem jednostek, które mogłyby w aktualnej sytuacji walczyć. Tym bardziej, że miasta zostają zabierane jedno po drugim przez jednostki Korna, jednostki goblinów Nehekara i Naggarotha. Trzeba przyznać, że jednostki Nehekara oraz goblinów bardzo dobrze się dogadały. Całe południe jest ich, nie muszą się niczym martwić. Nikt ich nie atakuje. Nikt nie próbuje dostać się na ich tereny z tej strony. Tutaj praktycznie idą gdzie chcą, atakują co chcą. A miasto Felerangę jest pod stałym oblężeniem. Co chwila ktoś atakuje. Wielki skorpion podziemny z jaskini ruszył w kierunku miasta i będzie chciał to atakować. Jednostki leśnych pająków też ruszyły do boju. W sumie wcześniej ich nie widziałem, jestem ciekaw. Nie, to są takie bardzo low-levelowe jednostki, które po prostu robią za mięso armatnie. Podobnie jak w przypadku Skavenów niewolnicy. No już lepszą jednostką są te szkielety, które mają więcej ataku, więcej pancerza, trochę więcej życia. No ale mimo wszystko one są na upgrade 4-4, to bardzo dużo daje. Tutaj już wszystko jest oblegane. Za chwilę nic z tego wszystkiego nie zostanie. Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Coś jakiś kurde. Uuu, panie Minotaury, kurde, to co jest moc? Ole obrażenia od bohaterów dostają. O Jezu.
No, masa jednostek zabija, niszczy, przejmuje co swoje. Naprawdę, tutaj się zmienia już oblicze gry. Leśne elfy z Loren, które były w sumie bardzo mocne, dawały się we znaki w niejednej walce, teraz upadają. Cóż, tak się dzieje, gdy atakują cię z dwóch stron. A co się dzieje na południu? Już myślałem, że wysokie elfy chcą zaatakować. No, tutaj były tylko gobliny. Oni nie są z sojuszu z Nehekar. Fu, oni są tylko w sojuszu z Nehekarem, natomiast gobliny to nie są ich przyjaciele, więc mogli sobie spokojnie to zabrać. Jestem ciekaw, co się teraz stanie. Czy oni ruszą gdzieś dalej? Tutaj mamy bazę jeszcze z Utuanu. No i patrzcie, no tu widzę, że jednostki wysokich elfów powoli się wybijają i to do góry. Nie jest to już 5 baz, tylko 10. To już dwukrotna przewaga. Niestety elfy z Loren nie mają już tyle szczęścia. Ich bazy zostają przejmowane i nie wygląda na to, żeby miało się cokolwiek zmienić. Jednostki Korna zdobywają coraz więcej baz. Tutaj ich potęga daje się we znaki. To jest bardzo, bardzo ciężka batalia. Ale! Wykonane! Slaanesh Lore! Level 4. Dobra. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mamy już 26 minutę i 40 sekund. Dlatego do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, strzelcie łapkę w górę, walnijcie jakiś komentarz, powiedzcie, czy wam się podoba, czy się wam nie podoba. No i oczywiście udostępniajcie. Chcemy, żeby kanał się rozwijał, żeby więcej osób widziało rozgrywki, no i żeby więcej osób grało z nami w tą świetną grę, jaką jest Warcraft 3. No i może w przyszłości Warcraft 4. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć i mam nadzieję, że będzie was w przyszłości więcej. Narka!